Siemano Szabajki, jak się macie? Dzisiejszy odcinek ma pomóc wszystkim, którzy miewają albo walczą wręcz z bólem pleców podczas i po jeździe na rowerze. Jak się okazuje, nie jest to wcale tak skomplikowana sprawa i chcę Wam dzisiaj podać dwie główne zasady plus parę może dodatkowych informacji, które pomogą Wam rozwiązać 99% problemów z plecami. Zacznijmy od tego, że jest to dosyć normalna sprawa dla wszystkich, którzy zaczynają jeździć na rowerze, zaraz Wam o tym powiem, ale wciąż niestety w dobie już bardzo rozwiniętego bikefittingu mamy wielu doświadczonych kolarzy, którzy powiedzą Wam, że czasami ponad komfort musimy postawić aerodynamikę albo produkcję mocy na naszym rowerze, więc nie zawsze myślimy głównie o komforcie, co moim zdaniem jest nieprawidłowe i już Wam mówię dlaczego. Podobnie jak zajmowaliśmy się tym w innych odcinkach na temat bólu innych okolic naszego ciała, musimy zastanawiać się, co dzieje się z naszym ciałem, kiedy jedziemy na naszym kochanym rowerku, a powinniśmy się na nim czuć świetnie. Nie powinniśmy się nie czuć niedobrze. Mamy się czuć świetnie na rowerze i to będę Wam zawsze powtarzał w bikefittingu. Zasada numer jeden. Pedałujemy sobie. Co się dzieje, kiedy pedałujemy? Moja noga naciska na pedały z jednej strony, czyli naciskam na pedał w dół, ale tutaj naciskam na pivot, tak? Czyli na mój staw biodrowy, krótko mówiąc na miednicę, wypychając ją do góry, ku górze. Stąd zasada, którą już znacie. Możemy wyprodukować jedynie taką ilość mocy, pedałując na rowerze, jaką jesteśmy w stanie ustabilizować naszą miednicą. Stąd, jeżeli zmagamy się z bólami kręgosłupa, z bólami pleców, zasada numer jeden, musimy mieć dużą siłę naszego gorsetu mięśniowego. Wszystkich mięśni, które będą stabilizowały naszą miednicę. Jeżeli one nie są odpowiednio wyćwiczone, wytrenowane albo wytrzymałe, to będziemy doświadczali bólu pleców. Jeżeli jeździcie od niedawna i jeździcie nieregularnie, to chcę Wam powiedzieć, że na razie nie musicie się jeszcze za bardzo może martwić, jaka jest pozycja na rowerze, jeżeli tą wyjściową już sobie ustawiliście, ponieważ to jest normalne. My jesteśmy przyzwyczajeni do stabilizowania miednicy w takiej pozycji, ale kiedy jedziemy na rowerze, inaczej działają te mięśnie, one muszą się do tej pozycji przyzwyczaić. Więc jeżeli zrobiliście po raz pierwszy 30 km, albo po raz pierwszy w życiu zrobiliście 15-minutowy podjazd, to możecie strasznie cierpieć tutaj i nie twierdźcie od razu, że rower jest zły, pozycja jest zła, kolarstwo jest do kitu. Po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Jeżeli natomiast chcecie jeździć regularnie albo nawet trenować i się ścigać, trzeba będzie robić dodatkowe, tak zwane ćwiczenia core, czyli właśnie na wszystkie mięśnie, które wzmacniają nasz kręgosłup, stabilizują naszą miednicę, cały ten nasz gorset mięśniowy musi być mocny. Jak będziecie oglądali teraz chociażby Tour de France, to zobaczcie, że zawodnicy, którzy są zmęczeni, zwłaszcza na górskich etapach, będą mocno tańczyli miednicą. Często też będą w taki sposób pomagali sobie, co już jest bardzo nieefektywnym sposobem pedałowania. Mięśnie stabilizujące miednicę, kiedy są zmęczone, kiedy są za słabe, po prostu nie wyrabiają i tak wygląda wtedy nasza jazda i to będzie powodowało bóle pleców. Druga zasada. Co się dzieje z nami w pozycji na rowerze? Zobaczcie, jakie to proste. Pozycja na rowerze szosowym, taka, no albo w chwycie dolnym, taka. Na rowerze czasowym, taka. O, taka jeszcze z zadartą głową. Albo na górskim, coś takiego. Albo na, powiedzmy, miejskim, coś takiego. Jaka by ta pozycja nie była, zastanówmy się razem, które obszary naszego ciała są rozciągnięte w pozycji na rowerze. Oczywiście tylna partia mięśni uda, tyłeczek, no i nasze plecy. Stąd zasada druga. Jeżeli mamy bóle pleców, walczymy z bólami pleców podczas jazdy na rowerze i po jeździe na rowerze, to jedną z przyczyn głównych, oprócz siły gorsetu mięśniowego, może być także rozciągnięcie tych mięśni, czyli tylnych partii uda, mięśni pośladkowych, no i samych, nazwijmy to samych pleców, natomiast te mięśnie i te mięśnie to są słowa klucz. Dlatego należy rozciągać je regularnie i rozciągam te ćwiczenia również w odcinku, w którym pokazuję Wam stretching, prosty stretching, który dużo czasu nie zajmuje. Więc siła gorsetu mięśniowego, rozciągnięcie tych mięśni w olbrzymiej mierze nam pomoże. Jednak jeżeli mamy siłę, mamy elastyczność i nadal nas coś boli, no to trzeba się zastanowić w takim razie nad pozycją. Co możemy zmienić? Oczywiście im bardziej będziemy wyprostowani na rowerze, tym mniej narażony będzie nasz kręgosłup na bóle, bo
mnie bardziej ta pozycja będzie raz, że przypominała pracę naszych mięśni podczas chodzenia, a dwa, że nie będziemy mieli tych mięśni tutaj tak, tych obszarów tak rozciągniętych. Co robimy? Zawsze możemy zastosować krótszy mostek. Jeżeli mamy kierownicę szosową, to może być kierownica również krótsza, ale i płytsza, nie tak głęboka. Kierownice kompaktowe zazwyczaj są bardzo, bardzo komfortowe dla nas. No i trzeba też się zastanowić nad naszym rowerem. Pamiętajcie o tych dwóch wartościach, czyli stack i reach. Reach, czyli długość ramy, ale nie długość górnej rury, ona nie pomaga. To jest za mało informacji. Pionowy dystans pomiędzy główką ramy a wkładem suportu, czyli tym, wokół czego kręcą się nasze nogi. Jeżeli moja główka ramy idzie do przodu, jestem bardziej rozciągnięty, więc bardziej rozciągam te obszary ciała. I druga rzecz, czyli stack, to jest też dystans między tym punktem główki ramy a wkładem suportu, ale z kolei w pionie, czyli im jest niższy stack, czyli im niżej jest moja główka ramy, inaczej, cała główka ramy ma też krótszy wymiar wtedy zazwyczaj, tym bardziej idę w dół i bardziej jestem rozciągnięty. Jak widzicie, ja z rozciąganiem nie mam absolutnie żadnych problemów, więc jeżeli u mnie się by pojawiły jakieś bóle kręgosłupa, no to na pewno nie z powodu braku elastyczności. Mogła to by być pozycja, ale pozycję mam dobrą. Natomiast ostatnio na zawodach pojawił się u mnie taki ból w Sulechowie i stawiam tutaj na siłę gorsetu mięśniowego i nad tym właśnie pracuję jeszcze bardziej. Więc to są dwie główne zasady. Rozciągnięcie tych mięśni oraz siła gorsetu mięśniowego, który stabilizuje miednicę podczas pedałowania. Dodatkowe informacje, ważne, siodełko. Jeżeli siodełko nie jest wygodne, to podświadomie będziemy uciekać naszym kroczem od tych miejsc, które nas gdzieś tam ugniatają i nie siedzimy sobie swobodnie, nie obciążamy siodełka tak jak powinniśmy, to jest jedna rzecz. A druga, jeżeli czubek siodełka jest ustawiony zbytnio do góry, w zasadzie nigdy nie, najczęściej nigdy nie powinien być ustawiony do góry, poziomo przynajmniej, ale jeżeli jest za bardzo, to zobaczcie, co się dzieje z miednicą. Przodopochylenie się zwiększa, zmniejsza, tak? Czyli idziemy z naszą miednicą tu do góry, rozciągam kręgosłup i robię takiego tofika i to będzie powodowało ból kręgosłupa. Oczywiście ostatnią przyczyną mogą być zmiany zwyrodnieniowe w naszym kręgosłupie i na to już jakby pozycja na rowerze nie ma wpływu, natomiast zawsze w takiej sytuacji polecałbym jak najbardziej pozycję komfortową, wyprostowaną, nieważne, że jedziecie na rowerze szosowym, myślcie o komforcie. No i w przypadku roweru szosowego jak najszersze, najbardziej komfortowe opony plus dobre siodełko i karbonowa sztyca. W przypadku roweru górskiego, jeżeli lubicie jeździć po górkach, a macie zmiany zwyrodnieniowe, to warto sobie sprawić fulla, a jeżeli nie, to przynajmniej jak najbardziej komfortowy, pochłaniający drgania rower. Jeżeli Wy dokonaliście jakichś zmian w swoim treningu, ćwiczeniach albo w ustawieniach roweru i pozbyliście się właśnie bólu kręgosłupa czy pleców, napiszcie o tym w komentarzach. Jeżeli macie pytania, napiszcie więcej, a jeżeli uznajecie te informacje za pomocne, proszę Was bardzo, podzielcie się nimi z kim tylko jesteście w stanie, bo musimy pamiętać, że rower jest świetny i sama pozycja na rowerze nigdy nam nie szkodzi, jeżeli jest właściwa. Czujcie się świetnie na Waszych rowerach i do zobaczyska jutro. Cześć!